Witam Was bardzo serdecznie na kanale Guitar Stories. Nazywam się Mikołaj Łukaszewski i chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować kostkę Udrow od Universal Audio. Udrow to cyfrowa wersja wzmacniacza Fendera Tweed Deluxe 5E3. Jest to osobiście mój ulubiony wzmacniacz, którego używam w praktycznie wszystkich moich nagraniach. Ten wzmacniacz idealnie przyjmuje kostki typu fuzy, overdrive'y, distorszyny. Zresztą w późniejszej części filmu zaprezentujemy Wam, jak ten oto wzmacniacz czyta kostkę od Warm Audio Centavo, czyli klona Centaura replikę, więc warto zostać do końca, bo to też będzie bardzo ciekawe. Pokrótce o samym wzmacniaczu. Wzmacniacz z roku 1955 na 12-calowym jednym głośniku, kolumna otwarta z tyłu, tak Fender robił, ogólnie tweedy są tak zbudowane. Mamy dwie lampy 6V6, mamy lampę prostowniczą 5Y3, 12AY7 i 12AX7 na preampie. To taka ciekawostka, tak ten wzmacniacz jest zbudowany, wiem, bo sam sobie dwa takie złożyłem, z czego też jestem bardzo zadowolony. Przechodząc znowu do Udrowa. W oryginale mamy dwa kanały, tak samo tutaj też. Kanał instrument, kanał mikrofonowy, mamy gałkę output, czyli jak głośno nasze urządzenie wychodzi. Mamy room, czyli domiksowanie mikrofonów pomieszczenia. Bardzo ładne pomieszczenie Universal Audio tutaj nagrało. Bardzo przydatny jest ten parametr. Gałka ton, częstotliwości niskie, wysokie. Mamy tutaj sound ciemniejszy, tutaj sound mniej więcej liniowy, tutaj sound jaśniejszy. Ton tak samo jak w prawdziwym wzmacniaczu. I boost. Boost jak jest na zero jest wyłączony, zresztą tutaj pisze off. Do boosta mamy trzy opcje. Mamy boost stokowy, czyli po prostu podbicie głośności. Mamy KP3K, to jest preamp z Korga Delaya SDD3000. I mamy EP3, to jest preamp z starego Maestro Echoplexa Delaya taśmowego. Tutaj mamy wybór głośników. Na start mamy Blue 15, to jest Celestion Blue głośnik. Ja mam tutaj małą ściągawkę, nagrany przez mikrofon U67. Moje osobiście ulubione połączenie, jak nagrywam sobie na przykład przez Oxa, też tak ustawiam. Mamy tutaj głośnik Jensena, nagrany przez mikrofon SM57, P12R Jensen model, tak konkretnie. I Greenback 25W, nagrany przez też mikrofon SM57. Jeśli zarejestrujemy sobie urządzenie, dostajemy dostęp do dodatkowych trzech kolumn. W tym przypadku to jest kolumna Marshalla 4x12 z Vintage 30, mikrofon 421. Kolumna Bassmana na 0,4 Jensena, 57 mikrofon i dostajemy dodatkowo kolumnę, którą też bardzo lubię. Tego nie mamy akurat, tej sztuki akurat nie mamy zarejestrowanej, więc pokażę Wam dzisiaj tylko te stokowe. Ale jedna bardzo fajna paczka, którą też lubię, to jest trzecia z tych, którą możemy odblokować. To jest Fendera 1x12, czyli też tweedowa paczka przez głośnik JBL-a. Znamy ten głośnik z pluginu Tweed Deluxe, który Universal Audio robi. Na razie wracam na opcję Celestion Blue, bo od tej opcji zaczniemy. Tak Wam pokażę, jak działają gałki, później będziemy zmieniali te głośniki i ogólnie wdrażali się w samo urządzenie. Jeszcze ciekawostką jest, że możemy sobie głośnik wyłączyć, jeśli chcielibyśmy używać impulsu z zewnętrznego urządzenia. Zacznę od kanału instrument. Zacznę Wam od pokazania zakresu gainu. Teraz jest tak mniej więcej odkręcony wzmacniacz na czysty. Udrow bardzo dobrze oddaje kompresję i charakter prawdziwego wzmacniacza, ponieważ dużo używam Tweedów Deluxe'ów. Wiem, jak ten wzmacniacz siedzi pod ręką, wiem, jak się zachowuje, wiem, jak czyta gracza. I rzeczywiście Udrow zachowuje się identycznie. Też się ładnie kompresuje, nasyca w ten taki lekko sfuzowany sposób, który ja bardzo lubię. Nawet bardzo sfuzowany sposób pojawia nam się, jak damy gain na maksa. Zaraz do tego przejdę. Na razie dalej delikatnie odkręcam volume. Thank you.
tutaj się pojawił ten fus, o którym mówiłem. Teraz przejdziemy sobie na kanał Mike. Też zacznę od bardzo małego gainu. Ten kanał jest według mnie troszeczkę ciemniejszy. Teraz zacznę kręcić oboma na raz, bo Woodrow działa tak, że jak kręcimy tylko jednym, jest jeden kanał. Jak kręcimy tylko tym, będzie ten kanał, a jak kręcimy oba, to wzmacniać jakby był zjumpowany, czyli kanały byłyby połączone zewnętrznym kabelkiem. I teraz zacznę kręcić mniej więcej oboma na raz, też lekko nasycając, powoli. Bardzo ładnie, rzeczywiście w prawdziwym Twidzie też tak działa. Też na tym ustawieniu, gdzie oba kanały są na maksa zjumpowane, mamy praktycznie bramkujący się już sound. Jest to naprawdę niesamowite, że ten wzmacniacz to potrafi. Ja sobie teraz wrócę na mniej ekstremalne ustawienie. Jeden kanał wycofam, ten dam gdzieś do połowy, żeby mieć taki skrunchowany sound. I teraz pokażę Wam, jak działa tone, room i boost. Room mamy na zero. Bardzo ładny room, bardzo mi się podoba, dam go trochę mniej. Teraz jak działa ton. Teraz przechodzę do podbicia boostu. Zacznę od stokowego. Teraz przejdę na tryb Korga. Znowu zacznę od zera praktycznie.
teraz EP3. No to mieliśmy już bardzo taki skompresowany sound. Jeden kanał znowu zdejmę, wrócę sobie tu na połowę, zostawię stokowy boost gdzieś do połowy i teraz pokażę Wam, jak działają poszczególne głośniki. Teraz mieliśmy cały czas tego Celestyna Blue, teraz przejdę na Jensena. Trochę wycofam sobie tych bajerów. I teraz przejdę na Greenbacka. Wszystkie głośniki mi się podobają, akurat najmniej robi mi ten Jensen przez tą dosyć jadowitą górę, aczkolwiek wiem, że w niektórych nagraniach znajdzie to bardzo dobre zastosowanie. Tu mamy bardziej te Rolling Stonesowe brzmienia. Wrócę sobie teraz na Celestyna Blue. I jeszcze poustawiam jakieś soundy, na przykład tego trochę dodam, zmienię boost na taśmowy i też będę te głośniki zmieniał, tak żebyście słyszeli różnicę w trochę innym ustawieniu. Thank you.
Ode mnie to byłoby na tyle z samego Woodrowa. Starałem się ustawić kilka ciekawych brzmień, aby pokazać Wam każdą z jego opcji wbudowanych w to urządzenie. I teraz przejdziemy do drugiej części filmu, gdzie pokażę Wam, jak UFX-y, wzmacniacze, dobrze przyjmują kostki. Dzisiaj jest Woodrow, więc dzisiaj pokażę Wam to na kostce Woodrow. Jak będzie Dream, jak będzie Ruby, zobaczycie, że też tam te dwa przyjmują dobrze centawo. Warto zostać do końca. Witam Was bardzo serdecznie w drugiej części tego materiału, gdzie będę Wam pokazywał, jak Woodrow czyta zewnętrzne kostki. Świetnie czyta każdy typ kostek tak naprawdę. Dzisiaj mamy Overdrive od Warm Audio Centavo, czyli klona Centaura. Tak brzmi Woodrow czysty. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Jak zresztą sami słyszeliście, Woodrow to świetne urządzenie jako on sam. Świetnie czyta zewnętrzne kostki typu na przykład Overdrive Centavo. Ja osobiście Woodrowa testowałem z fuzami, które mam na pedalboardzie. Też przeczytał je świetnie, równie dobrze jak prawdziwy wzmacniacz. Jak zresztą sami widzicie, to urządzenie jest naprawdę warte miejsca na właśnie pedalboardzie. Jest bardzo przydatne koncertowo, jest pomarańczowe, brokatowe. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Zapraszamy na Instagrama Guitar Stories, linki macie w opisie. Pozdrawiam, Mikołaj Łukaszewski.